Szlachetna Paczka nabiera tempa. Dziś ulicami Katowic przeszedł Marsz Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, dając tym samym sygnał, że oficjalnie rozpoczęła się kampania poszukiwania darczyńców dla rodzin i dzieci, które nie tylko z okazji zbliżających się świąt potrzebują pomocy. W tej chwili chcemy odwiedzić prawie 4000 rodzin, natomiast odwiedziliśmy troszkę ponad połowę z tego. Włączonych do projektu mamy ponad 1300 rodzin. Ta liczba będzie się zwiększała z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Wolontariusze wybierają rodziny do projektu do końca listopada, ale już dziś na stronie www.szlachetnapaczka.pl pojawiła się baza rodzin już zakwalifikowanych do tegorocznej edycji akcji wraz z informacją, czego dokładnie potrzebują. I chociaż z reguły są to rzeczy najprostsze, jak zabawki, ubrania, środki czystości czy opał, to dla potrzebujących rodzin stanowi to ogromną pomoc. Spełniają się ich marzenia i sprawiamy, że przestają mieć kłopoty, tak? To jest zawsze impuls, to są konkretne rzeczy, które dajemy, które mają im pomóc podnieść się czasem naprawdę z dna. Finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, czyli tak zwany Weekend Cudów, odbędzie się 9 i 10 grudnia.